nie pokażą w telewizji. Nie ma na to wizji ani misji. Dzień dobry Państwu. Witam w spotkaniu żywym o godzinie 10:30 wieczorem. Witamy ministra, pełnomocnika upadłego rządu, pana Michała Kuleszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, pan Michał Kulesza pełni funkcję, która się nazywa pełnomocnik rządu do spraw reformy administracyjnej. Nie wiem, jak go tytułować. Przede wszystkim jest profesorem. Profesorem prawa administracyjnego. Powiedziałem już chyba, że urodzony w roku 1948. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Okrągłego Stołu. Człowiek bardzo zasłużony dla tego, co się nazywało reformą administracyjną i reformą samorządową. Właściwie konstruktor ustawy samorządowej. Dziś jeden z autorów ustawy powiatowej i człowiek, któremu to jest bardzo często zarzucane. Nie, że... nie jestem autorem ustawy powiatowej, to jest ustawa poselska. To jest ustawa poselska, ale w każdym razie pan minister ją bardzo ostro lansował. Ja mam pytanie pierwsze. Administracja publiczna, tak się nazywa tytuł. Przedtem się nazywał samorząd. Co to jest administracja publiczna? Czym się różni właśnie od samorządowej, wojewódzkiej, specjalnej? Tak, co to jest? No żąda pan ode mnie wykładu, ale zróbmy to bardzo krótko. Administracja publiczna to jest w istocie rzeczy cała administracja w państwie, która jest albo właśnie państwowa, albo samorządowa. W ramach administracji państwowej mamy to, co jest administracją rządową oraz inne kawałki tej administracji. Administracja Najwyższej Izby Kontroli, Sejmu, Senatu, Kancelaria Prezydenta. A potem w ramach administracji rządowej znowuż jest administracja centralna i terenowa. A ta centralna to są właśnie ministerstwa, urzędy centralne, a w ramach terenowej z kolei może mieć tę administrację, gdzie wojewoda rządzi. To jest administracja rządowa, terenowa, zespolona. I oprócz tego te administracje specjalne, takie jak inspekcja sanitarna, jak policja, jak straż pożarna, które podlegają bezpośrednio ministrom. No, trzeba by tutaj mówić pewnie bardziej konkretnymi nazwami. Nas to dotyczy. Nasz numer 20 79 11. Prosimy o telefony, bo to się ładnie nazywa administracja, a nas urzędy gniotą. Gniotą nas te urzędy wszędzie. Żyjemy w dość zbiurokratyzowanym państwie, a jednocześnie upadło podstawowe biuro dzisiaj, czyli rząd. Czy upadek rządu wstrząśnie posadami administracji publicznej? Mam nadzieję, że nie, dlatego że istotą administracji, tego miąższu administracyjnego, czyli świata urzędniczego i struktur, jest i musi być stabilność, lojalność wobec państwa, a także profesjonalność, z którą oczywiście różnie bywa. W każdym bądź razie administracja w tym sensie powinna być niezależna od wstrząsów politycznych, tak samo jak powinna być niezależna od gry partyjnej. Czy to znaczy, że administracja nie powinna być kontrolowana przez czynniki polityczne, że urzędnik powinien się czuć wolny i niekontrolowany przez tych, którzy wybierają posłów, przedstawicieli, ministrów? Odwrotnie. Administracja powinna być, a szczególnie dzisiaj w Polsce to widać w administracji samorządowej, ona powinna i musi, jeśli chodzi o samorząd, jest kontrolowana politycznie. Właśnie po to wybieramy radnych do gmin, żeby w naszym imieniu rządzili miastem, rządzili gminą, a rządzili to znaczy przede wszystkim dzielili pieniądze, kontrolowali wydawanie pieniędzy i kontrolowali skutki. Te skutki to są skutki działalności no właśnie administracji miejskiej. Czy w Polsce jest za dużo biura, czy za mało? Czy w województwie jest za dużo, czy za mało? Czy administracji tak zwanych specjalnych, tych wszystkich inspekcji, tych wszystkich policji, tych wszystkich kuratorów jest za dużo, czy za mało? To jest trudne pytanie, dlatego że statystycznie w Polsce jest administracji za mało. Paradoksalnie. Wszyscy mówią, że jest za dużo. Natomiast my mamy najniższe, że tak powiem, w skali europejskiej ilości, standardy, że tak powiem, urzędników na mieszkańców. Natomiast u nas administracja jest bardzo źle ułożona. Jest bardzo dużo takiej biurokracji, którą określamy negatywnie. W tym sensie jest jej zdecydowanie za dużo. Czy ta administracja w sensie ilości osób zatrudnionych, czy to jest bardzo dużo osób, czy pan ma pojęcie, ile osób pracuje w administracji, czy jej zmniejszenie zwiększyłoby no, po prostu ilość bezrobotnych w sferze budżetowej? Niewiele, dlatego że w administracji możemy wyróżnić ten korpus urzędniczy w sensie ścisłym, a poza tym mamy ową właśnie sferę budżetową, nie administrację ścisłą, to są już nauczyciele, to są już strażacy, to są policjanci, to są lekarze.
To także jest w tym sensie administracja, bo to są ludzie, którzy świadczą usługi administracyjne. Czy mamy jakiś telefon? Pytanie. To proszę bardzo. Proszę. Tak, można. Można? Można. Miałbym pytanie do pana ministra takie. Ile będzie kosztowała przekształcenie administracji publicznej w Polsce teraz? I jak to się ma do tych wydatków, które będą miały miejsce dalej? Dobrze. Dziękuję. Więc pytanie jest... Dziękuję bardzo. Pytanie jest fundamentalne. Co prawda nie zaczęliśmy jeszcze mówić o reformie administracji, ale to pytanie dobrze, że pada na początku. Myśmy liczyli te koszty w trzech województwach bardzo starannie. W województwie bydgoskim, toruńskim i włocławskim, robiąc dokładne rachunki kosztów, no właśnie tego, o co pan pyta, kosztów przekształcenia. I wyszło nam, że to będzie kosztowało około 2-3 miliardów złotych na powiat, na każdy powiat. To się wydaje może dużo, bo gdy to przemnożymy przez ilość... 49, tak? Nie. Przez powiat, czyli powiatów, przez 2,5 tysiąca. Przez 300 powiedzmy, 300. No to wychodzi w okolicach niecałego biliona złotych. Czy jest tyle w budżecie pańskiego ministerstwa? Nie. To nie jest budżet mojego ministerstwa. To jest budżet państwa na przyszły rok. Ale właśnie, po pierwsze, ten niecały bilion złotych to nie jest przyszły, tylko to jest i przyszły, i następny rok. A poza tym jest fundamentalna sprawa. To nie jest taki po prostu wydatek. To jest inwestycja. To znaczy cel reformy administracji jest nie po to, żeby wydać pieniądze i zmienić tak, żeby się nic nie zmieniło, tylko po prostu po to, aby pieniądze publiczne były racjonalniej wydawane. Aby, mówiąc krótko, administracja funkcjonowała oszczędniej, lepiej w tych samych, że tak powiem, ilościach środków budżetowych, które mamy, bo ich nie będzie więcej. Czy zadaniem pańskiego ministerstwa jest ilość urzędów zmniejszyć czy zwiększyć? Zmniejszyć, oczywiście zmniejszyć, ale przede wszystkim zracjonalizować ich funkcjonowanie. Chodzi o to, żeby administracja była sprawna, tańsza, efektywniejsza, a przede wszystkim, żeby działała pod naszą kontrolą, pod pańską, pod moją, pod kolegów, kontrolą, pod kontrolą ludzi. A czy to można zracjonalizować tak odgórnie, a nie tylko w doświadczeniu, w momencie, w którym powstają te urzędy, mają coś do wykonania? Czy to można zrobić, krótko mówiąc, trzeba powoływać urząd, który teoretycznie to wszystko usprawni? Urząd dla uproszczenia urzędów? Ja myślę, że pan zadał niezmiernie fundamentalne pytanie. Ja na to chciałem odpowiedzieć, że tak powiem, na przykładzie gmin. To właśnie jakiś tam urząd, przedtem Sejm, Senat, a potem Urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Samorządu Terytorialnego, tak on się dawniej nazywał, prawda, spowodował zaistnienie gmin. Dał pewien impuls, a potem ludzie w gminach, radni, zarządy gmin. No, nie, chwileczkę. Ten impuls to dała zmiana ustrojowa, no dobrze, rewolucja, ale, wybory. Tak, oczywiście, ale w efekcie, po rewolucji, po wyborach i po tym wszystkim, podjęto decyzję, że trzeba utworzyć czy odtworzyć gminy. Przecież to ktoś musi zrobić. Mhm. I na tym właśnie rzecz polega, aby dać ów impuls, to znaczy zrobić to, co najmniej trzeba i potem, aby resztę zrobili ci, których to dotyczy. Którzy są ci, których to dotyczy? W gminach my, którzy wybraliśmy radnych, którzy powołaliśmy zarządy, różne zarządy, niekiedy bardzo dobre, niekiedy bardzo złe, ale takie, jacy my jesteśmy. Mhm. I potem następuje praca owych ludzi na rzecz tego dobra wspólnego, na rzecz gminy, po prostu. Mamy pytanie. Jest pytanie, już włączam. Proszę mówić. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, kiedy powołany jest urząd ministra do spraw reformy administracji, na czym ta działalność pana ministra ma polegać, skoro rozbudowuje się stale administracja państwowa, obciąża to budżet, podczas kiedy pracownicy merytoryczni są kilkakrotnie, znaczy jakąś część wynagrodzenia mają tego, które mają ci urzędnicy
jak wiem, w Ministerstwie Finansów przyjmuje się nadal ludzi. Być może ze strony struktur, bo to ministerstwo w ogóle nie zostało zreformowane, a zarobki tych ludzi powiększane kilkakrotnie w ciągu roku przekraczają, wynoszą kilkakrotnie więcej niż zarobki nauczyciela. Ludzi z wyższym wykształceniem, pracowników merytorycznych, lekarzy. Nie wiem, być może jest z policją to samo. Chciałam zapytać, na czym polega reforma administracji, bo to jest przeciwko interesom narodu. Jeżeli się lekarzy i nauczycieli niszczy materialnie, a urzędnikom się daje kilkakrotnie wyższe uposażenia. Dziękuję. Dziękuję. No właśnie, to jest kontynuacja poprzedniego pytania i zresztą to są bardzo dobre pytania, bo ludzi interesuje najbardziej, tak sądzę, ta rzecz, czy ta reforma administracji będzie z korzyścią społeczną, po prostu, czy to się opłaca społecznie, czy to się nie opłaca. No więc odpowiedź na to pytanie jest taka. Po pierwsze, urzędnicy w Ministerstwie Finansów i w każdym innym urzędzie państwowym naprawdę nie zarabiają tak dużo więcej. No ale dużo lepiej niż nauczyciele. Zapewne lepiej. Mimo, że to ta sama sfera budżetowa. Zapewne lepiej. Nauczyciele i służba zdrowia są, jak sądzę, najbardziej poszkodowani. Ale odpowiem najpierw anegdotą, a potem merytorycznie. Otóż myśmy chcieli już w roku 90, aby szkoły i szpitale, elementy służby zdrowia trafiły do samorządu terytorialnego, do gmin i do miast. I wtedy w tamtym czasie odpowiedziano nam, że ani służba zdrowia, ani oświata nie są przygotowane do tej transformacji. Pięknie, pojawiło się my i odpowiedziano nam. Ja bym chciał się teraz dowiedzieć, kto to byliśmy my i kto nam odpowiedział. Dobrze, wtedy ci my to byli ludzie, którzy skupieni wokół komisji sejmowych, komisji senackich, budowali cały system przepisów, znaczy właśnie tę transformację gminną. Rozumiem, my prawnicy, tak? My to różni, i posłowie, i senatorzy. A oni? A oni to wtedy było owo Ministerstwo Zdrowia, owo Ministerstwo Oświaty, rozumiem, czy Edukacji Narodowej. I okazało się, że przez 3 lata, dopiero w ostatnim okresie pewien ruch tutaj nastąpił, samo Ministerstwo Oświaty, samo Ministerstwo Zdrowia nie było w stanie zreformować się i odpowiedzieć pozytywnie na pytania, które nam pani przed chwilą zadała. Te instytucje, które zaś znalazły się w samorządzie terytorialnym, zostały poddane takiej kąpieli. A czy urząd może się w ogóle sam zreformować? Nie bardzo. Nie właśnie bardzo. Dlatego jest potrzebny ten czynnik zewnętrzny. Dlatego jest potrzebny inny urząd. Potrzebna jest reforma administracji. Potrzebna jest decyzja państwowa, Sejmu, Senatu, Prezydenta, wykonana przez rząd. A aby to mogło powstać, to musi być ten maleńki urząd. Pytanie. Jest pytanie. Dobrze, jest pytanie. Przekazuję. Nawet 3 pytania. Nawet 3. Pierwsze pytanie. Co z samorządnością w gminach Ochota i Ursus? Drugie pytanie. Czy pan minister jest zwolennikiem zwiększania w budżetach gminnych udziałów tak zwanych funduszy własnych gmin, czy raczej redystrybuowania tych funduszy ze stopnia centralnego? No i trzecie pytanie o reformę powiatową. Czy to ma być reforma samorządowa, czy powiat samorządowy, czy administracyjny? Ja mam nadzieję, że pani się nie obrazi, że na pierwsze pytanie nie odpowiem. To znaczy ja się obrażę. A, trudno, to trudno. Ale ja po prostu uważam, ja się nie zajmowałem sprawami Ochoty i Ursusa. I w związku z tym mam dość słabe pojęcie o rzeczywistości w tych dzielnicach. Sądzę, że jak najprędzej, jeśli bardzo prędko... Dlaczego tam nie doszło do wyborów? Według mnie, ja po prostu powiem, jaki jest mój pogląd. Sądzę, że dlatego, że ustawa warszawska miała być gotowa natychmiast. Ponieważ wybory wówczas musiały być i tak nowe, no to szkoda czasu, pieniędzy na robienie tych wyborów. Ale zostawmy. Drugie pytanie. Zapytała pani, czy jestem zwolennikiem zwiększania udziałów własnych, czy tych subwencjonowanych, szczególnie dotacji. Zdecydowanie jestem zwolennikiem własnego budżetu gminy. Zdecydowanie twierdzę, że są tylko dwie metody kontroli racjonalności wydawania pieniędzy. Jedna to jest rynek,
inwestujesz 100 zł i albo wyjmujesz z tego 150 albo 50. W administracji to nie bardzo działa. A coś takiego jak fundusz celowy nie jest potrzebne? Zaraz do tego wrócę. A drugą formą kontroli racjonalności wydawania pieniędzy to jest kontrola ludzi, kontrola obywatelska. I to muszą być własne środki gmin, to muszą być pieniądze, gdzie gmina samodzielnie decyduje, jakie potrzeby społeczności lokalnej muszą być zaspokojone. Oczywiście Polska jest nierówna i muszą być mechanizmy wyrównawcze, redystrybucji, ale to jest wyjątek w pewnym sensie od zasady generalnej. I trzecie pytanie o powiaty było, bardzo mi to jest miłe pytanie, dziękuję. Powiaty mają być samorządowe, to znaczy powiaty mają mieć rady pochodzące z wyboru, własną władzę wykonawczą, własny majątek odpowiedni do zadań i samodzielną dyspozycję finansową. Natomiast oczywiście powiaty będą wykonywały wiele zadań tych, które dzisiaj należą do administracji rządowej, bo powiat ma przejąć to, co dziś wykonuje administracja rządowa tego szczebla rejonowego, zespolona i niezespolona, przejąć zadania i kompetencje, a jednocześnie środki finansowe. Dziękuję. Następne pytanie. Ktoś się wstydził swojego głosu i zadał takie pytanie, czy jako minister może pan wpłynąć i jak może pan wpłynąć na zmianę pracy urzędów skarbowych? Nie mogę, dlatego że ja zajmuję się trochę innym horyzontem czasowym. To znaczy na zmianę... A podlegają panu w ogóle urzędy skarbowe? Nie, absolutnie, absolutnie. Urzędy skarbowe podlegają ministrowi finansów. I ja się zajmuję tym, co będzie w Polsce za półtora roku, za dwa lata. Ja chcę powiedzieć taką rzecz, być może z tego poziomu pytań bardzo praktycznych skoczę na sekundę na poziom wyższy. W Polsce dokonała się rewolucja polityczna. W Polsce dokonuje się transformacja gospodarcza. Niektórzy mówią, że w dobrym kierunku, inni, że może niekoniecznie. Ale to się nie uda, jeśli równolegle do tego nie zostanie zastosowane, nie zostanie dokonana transformacja w trzecim obszarze, w obszarze właśnie instytucjonalnym, w sferze administracji publicznej. Administracja publiczna nie może być przy reformach naprawdę rewolucyjnych, które się tutaj dokonują w ciągu tych trzech lat, chociaż wszyscy mówimy, że za wolno, że za długo, ale administracja nie może być czynnikiem destruktywnym. Musi być czynnikiem aktywnym. Zapytaliśmy, czy panu coś konkretnego podlega, a w ogóle, czy panu coś podlega, czy pan coś może, czy pan jako minister, czy też pełnomocnik może wydać jakieś rozporządzenie, coś zarządzić? Czy to tylko jest takie ministerstwo do spraw tego, co za półtora? W ogóle pan mówi minister, pan mówi ministerstwo, a ja nie jestem minister, tylko podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów. Jestem pełnomocnikiem rządu i to jest moja zasadnicza funkcja do spraw reformy administracji. I nie mam ministerstwa. Moje całe biuro to jest około 15-20 osób, zależy jak liczyć. Ja przygotowuję rozwiązania dla Rady Ministrów, dla rządu, które to rozwiązania następnie rząd, jeśli akceptuje, bądź wdraża, bądź przekazuje do Sejmu na drogę legislacyjną. Mamy pytanie. Może będzie rozwiana wątpliwość. Proszę bardzo. Dzień dobry, mam pytanie do pana ministra. Jak pan minister zapatruje się na ustawę reprywatyzacyjną, no szczególnie mi chodzi o grunty warszawskie, bo z tego co się orientuje, no to administracja na szczeblu gmin jest raczej przeciwna zwracaniu mienia z dawnym właścicielom. Jeżeli można odpowiedzieć. Ja sądzę, to jest mój pogląd prywatny, bo tą sprawą się nie zajmuję, że zwrot mienia dawnym właścicielom tam, gdzie jest wątpliwość prawna szczególnie, jest bardzo kłopotliwy, że procedura reprywatyzacyjna, tam gdzie to jest kłopotliwe, może zahamować na długie lata rozwój miasta na wielkich połaciach terenów zainwestowanych. Ja osobiście sądzę, że powinien powstać pewien fundusz depozytowy, czyli że nie powinno być to zwracane w naturze, jeśli nie może być zwracane tu i teraz, dzisiaj od razu i rozliczone. Że miasto powinno przejąć te grunty i te budynki, traktować je jak własne, natomiast właścicielom, którzy się zgłoszą kiedyś, kiedy będą dochodzić swoich praw własności, powinny być wypłacane ekwiwalenty, ale
pieniężne, a nie rzeczowe. Zaczynamy zbliżać się do polityki, bo to już było polityczne ale pytanie. Ale to był mój prywatny pogląd. Właśnie. Czy administracja publiczna, czy pomysł na reformę administracji publicznej jest kwestią polityczną? Czy pańskie poglądy polityczne istnieją? Czy może pan się określić jako lewica, prawica? I czy to, czy powiat jest dobry, czy jest zły, czy jest samorządowy, czy jest rządowy, czy ma być, czy nie ma być, jest kwestią polityczną pańskim zdaniem? Proszę pana, proszę państwa, jest i nie jest. Wszystko jest dzisiaj kwestią polityczną. Dokładnie wszystko. Natomiast reforma administracji publicznej nie jest kwestią polityczną w tym sensie, że po prostu, przepraszam za no, trochę górnolotne określenie, ale po prostu budujemy dom, budujemy miejsce, w którym żyjemy wszyscy razem. Żyć będziemy i ci z lewego, i ci z prawego, i ci z zupełnie innego skrzydła. Budujemy administrację publiczną dla państwa. To jest praca, przepraszam za to określenie, państwowo-twórcza. To jest praca, która znajduje uzasadnienie, chociaż oczywiście różnią się partie merytorycznie, no pewnie, że się muszą różnić, ale znajduje uzasadnienie programami wszystkich partii. I większość z nich nie miała do tej pory, że tak powiem, wątpliwości zasadniczych. Proszę zważyć, że mimo różnych rządów od początku, to znaczy od roku 89, akurat ta myśl o reformie administracji była stała w kontynuacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i jeszcze przed nim, zanim ten rząd powstał. Potem, kiedy był rząd pana Jana Krzysztofa Bieleckiego, dokładnie to samo. Potem był rząd pana Jana Olszewskiego, wtedy powstał w zespole pana senatora Stępnia, w którym także byłem, raport pod tytułem Wstępne założenia przekształceń reformy administracji publicznej. A dzisiaj to, co ja robię, to przecież jest nic innego jak kontynuacja i realizacja tamtych zasad. Pytanie. I to jest odpowiedź, przepraszam, i to jest odpowiedź ogólna. To jest kwestia polityczna, bo ważna, to jest kwestia apolityczna, bo państwowa. A moje poglądy w tym momencie są zupełnie nieistotne. Ja ich, pracując nad tym zagadnieniem, nie mam. Pytanie. Proszę. Dobry wieczór. Chciałabym zapytać pana ministra. Ja nie słyszę pytania. Proszę głośniej. Czy w tej dalekiej przyszłości można by się spodziewać, że część tych zadań, które mówimy teraz, przysługują administracji państwowej, która kojarzy mi się z organami władzy, a obywatel jest zawsze petentem. Czy przewiduje się gdzieś utworzenie służb publicznych, które by jak gdyby były obsługujące obywatela? Czy część tych zadań nie mogłyby przejąć te służby? Chociaż te pojęcie właściwie nie bardzo są dla mnie jasne i ich rola. Ale gdyby pan minister mógł odpowiedzieć, bardzo bym podziękowała. Ja myślę, że trafiła pani w sedno reformy. Że dokładnie jest, tak ma być, jak pani zapytała, jak pani chce. A przynajmniej jak ja to pytanie zrozumiałem. Administracja polska jest nieprzyjazna obywatelowi. To prawda, jest nieżyczliwa. To jest administracja działająca w pewnych, no, dawnych mechanizmach tego całego poprzedniego 50-lecia. Kiedy mówimy o dekomunizacji, to jedni się zajmują dekomunizacją co do ludzi, a ja się zajmuję, jeśli tak wolno powiedzieć, dekomunizacją struktur. To właśnie dokładnie o to chodzi. My musimy, i to prędko, bo inaczej nam się państwo rozwali, ludzie się obrażą na państwo, my musimy zbudować administrację życzliwą. Nie wiem, czy pani miała na myśli to, mówiąc o służbach publicznych, ale administracja po prostu, to jest najbardziej klasyczna definicja administracji, to jest po prostu w ogóle służba publiczna, bo ona jest po nic, przepraszam, ona ma być po nic innego, jak po to, żeby nas obsługiwać. Na razie dzisiaj rząd nam się rozwalił. Czy upadek rządu Suchockiej powstrzyma te wszystkie prace, które były podjęte w sprawie powiatowej, w sprawie ustawy warszawskiej? Jak pan to ocenia w tej chwili? No to jest oczywiście pytanie gorące, bo i sytuacja jest gorąca. W moim osobistym przekonaniu nie powinno. Odpowiedziałem na to poprzednio. To jest praca państwowo-twórcza. Zapytam inaczej. Czy może być taka konfiguracja rządowa, w której to zatrzyma? Tak, może być. W szczególności wtedy, kiedy liderem władzy wykonawczej zostanie Konfederacja Polski Niepodległej. Po prostu dlatego,
że to jest jedyna partia, jedyna siła polityczna, która ma wyraźnie inny program struktury administracyjnej państwa. Natomiast z mojego punktu widzenia to, co się dzisiaj stało, absolutnie w żaden sposób nie zatrzymuje prac. W najbliższych dniach, mam nadzieję na samym początku czerwca, odbędzie się prezentacja bardzo ważnego fragmentu mojej pracy, naszej pracy, bo to nie moja, tylko nasza praca. To jest prezentacja mapy powiatowej. Zakończyliśmy etap wstępny i otwierać będziemy publiczną debatę na ten temat, która się potoczy następnych kilka miesięcy. Czy mamy jeszcze jakieś ważne pytania? Tak. Bardzo proszę. Proszę, proszę chwilę poczekać. Ja panu przełączę bezpośrednio, tylko jeśli mógłbym. Proszę. Halo? Tak, słucham. Tak. Dzień dobry. Dobry wieczór. Chciałam prosić o wyjaśnienie takiej sprawy. Dlaczego gminy, te dobre gminy i bardzo dobre i te różne, łamią pewne umowy, pewne zawarte już ustalenia. Aktem notarialnym wykupiłam mieszkanie, pod którym tam pod 44 metrami jest ileś tam setnych gruntu. I za ten grunt w umowie notarialnej mam ustaloną cenę sprzed 3 laty 22 888 zł. Tymczasem gmina podnosi cenę na 14 951 zł, rozkłada to oczywiście tam na poszczególne lata. Ponoć rzecznik sprawę tę już zaskarżył. I jak to wygląda? No bo dla mnie to jest oczywiste łamanie, no, umowa notarialna jest rzeczą świętą. I chyba nie powinna podlegać jakimś tam kolejnym, bo obawiam się, że w roku którymś, jako emeryt, pewnie już nie dożyję, podniosą mi cenę tegoż mieszkania, tego gruntu, przepraszam, pod mieszkaniem, na ileś set milionów. Czy to jest w porządku? Pytanie jest oczywiście bardzo trudne. Ja na nie będę szczegółowo odpowiadał, bo dziś na inny temat rozmawiamy. Ale chcę powiedzieć po prostu tyle, że dzisiaj cena 22 tysięcy za metr kwadratowy gruntu to jak paczka papierosów. Problem rewaloryzacji tych różnych ustaleń sprzed wielu lat jest rzeczywiście skomplikowanym problemem prawnym. Rzecznik występował w tej sprawie. Ja nie chcę teraz się rozwodzić, ale zwracam uwagę po prostu na to, że pani nabywa własność i tę własność no, trzeba... Ostatnie pytanie. Powiedział pan, że będzie jednak prezentowana mapa powiatowa. Powiedział pan jednak, to jest oświadczenie polityczne, że z Konfederacją Polski Niepodległej nie. Czy widzi pan możliwość swojego udziału w tym rządzie, który będzie rządził lub który powstanie i kontynuowania tych prac jutro? Proszę pana, i za miesiąc. Ja nie wiem, jaki będzie rząd. Jeżeli będzie to rząd, który będzie promował pracę państwową, który będzie kontynuował to, co się zaczęło lat temu 4 i będzie zmieniając być może oczywiście pewne elementy, bo to są sprawy merytoryczne, no to oczywiście, że tak. Reforma administracji publicznej, powiedziałem, jest tym elementem gry o Polskę, który się musi udać. Dziękuję. Dziękuję państwu. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Umarł król, niech żyje król. Mamy nadzieję, że administracja jednak będzie się reformować. Zawsze przeżyje. Administracja zawsze przeżyje. Tu niepotrzebny abonament, kablówka, cyfra, ani VAT. Tu zaraz widać, kto ma talent, a kto po prostu niewiele wart.